Cześć, witajcie, kanał 365 Dni o Piłce. Mam przyjemność zaprosić Was do nowej serii. Serii już bardzo na luzie, to znaczy takie vlogi z konkretnych spotkań, jak to wygląda od kulis, bo mam wrażenie, że taka wiedza gdzieś tam, powiedzmy, insiderska jest ciekawa, mało dostępna, także mam zamiar nagrać na pewno ujęcia ze stadionu przed i po spotkaniu, bo jak wiecie, dzisiaj jest mecz ligowy drugiej kolejki Cracovia-Korona. Właśnie na ten stadion się wybieram, a tak naprawdę już jestem pod obiektem. Udało mi się pobrać bilet z parkometru, auto zaparkowane, więc teraz przede mną odbiór akredytacji. To, co się uda, to też Wam pokażę, no i później droga na stadion. Do zobaczenia. Powiem Wam szczerze, jeżeli dzisiaj jesteście w Cracovia, chociaż wyobrażam sobie, że tak w całej Polsce to w ten weekend wygląda, to jest po prostu masakra. Aż za gorąco, jak jest aż tak gorąco, to aż nie jest dobrze. Ponad 30 parę odczuwalnych, pełne słońce, współczuję szczerze piłkarzom Cracovii-Korony grać w tak upalnych warunkach. Z niedziela, 17, pogoda też nie dopisuje. Wiadomo, jak to mówił klasyk, że to nie są idealne warunki do grania w piłkę, natomiast znajdujemy się w tej chwili już pod stadionem. Słabo mnie w tej chwili widać, bo pod słońce, ale dopiero się uczę konkretnie nagrywać. 95 minut do spotkania, także jeszcze jest dość pusto. Za moimi plecami widać służby porządkowe, nie jest to absolutnie mecz podwyższonego ryzyka, natomiast zawsze takie służby, jak wiecie, są na spotkaniach dostępne. Przede mną znajdują się Błonia Krakowskie, a za Błoniami, zaraz Wam to dobrze pokażę, a za Błoniami, tam hen do przodu, znajduje się stadion Wisły Kraków, Wisły pierwszoligowej. Zobaczymy, czy tylko przez sezon, czy to będzie dłuższa historia, natomiast na ten moment Kraków w Ekstraklasie reprezentuje tylko Cracovia, której stadion właśnie jest przede mną. Tak jak widzicie, wzdłuż stadionu, właściwie dobudowanym do budynku stadionu, są sklepy sportowe, sklep biegacza, Salomona, także outlety sportowe. Natomiast to, co Tygrysów interesuje najbardziej, kibiców Cracovii, to jest oficjalny sklepik Fana, oczywiście, który za moimi plecami, natomiast wydaje mi się, że każdy obiekt w Ekstraklasie i generalnie w piłce poważnej ma taki sklep. Przejdziemy się i zobaczymy, co mają do zaproponowania w środku, w swojej ofercie. Może coś sobie wybierzemy. Sporo sklepy miał do zaoferowania. Widzieliście pamiątki, kubki, akcesoria, jak smyczki, też koszulki. Meczówki były w cenie 189, wydaje mi się ceną taką, no chyba na te standardy, dość optymalną, natomiast sklep też proponował meczówki z własnymi nadrukami, to znaczy numer plus nazwisko. Fajne dresiki, komplety również dla dzieci, młodzieży. Było co wybierać, też nie było wielu klientów, wiadomo, jeszcze jest sporo przed tym spotkaniem. Spotkaniem, które, umówmy się, nie generuje zbyt wielu kibiców, chociaż za tydzień na tym stadionie przy Kałuży mecz z Legią, więc pewnie będziemy mogli spodziewać się większych tłumów. Widzimy się znów spod stadionu, tym razem z innej strony. Udało się odebrać akredytację, czyli taką wyjściówkę dla dziennikarzy. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że taki mój mały sukces przed tym spotkaniem, generalnie na początku tego sezonu, bo wnioskowałem o akredytację stałą, czyli na całą rundę jesienną, to mi się udało. Co znaczy mniej więcej, że będę obecny na wszystkich domowych meczach Cracovii, przynajmniej w tym roku kalendarzowym, do Mistrzostw Świata w Katarze. Właśnie z takim kwitkiem wejść, dla dziennikarzy jest z obok. Postaram się Wam pokazać tyle, ile się da. Chcę Wam jeszcze tylko pokazać jedną rzecz na tej akredytacji, mianowicie tutaj ten napis. O, jest pierwsi w mieście, jedyni w Ekstraklasie. Dranie dali prowokacyjny tytuł, no ale co, zgadza się, Wisła spadła, Wisła jest w pierwszej, więc no, oficjalnie i tak naprawdę no, właściwie to Cracovia jest rzeczywiście jedną drużyną w Ekstraklasie. Zobaczymy, na jak długo, natomiast fakty są takie, że za chwilę bardzo ważny mecz. Mecz, w którym mogą zdobyć kolejne 3 punkty, gdzieś tam uformować się w górnej części tabeli, chociaż wiadomo, że początek sezonu wiąże się ze swoimi prawami. Tak naprawdę jeszcze większość drużyn nie odkryliśmy, nie poznaliśmy i wiele emocji, miejmy nadzieję, przed nami. Cześć, witajcie już po drugiej stronie. Udało mi się przejść przez bramki, chociaż na początku był drobny problem, bo tam byłem wpisany na listę jednorazową, natomiast akredytowałem na stałą, ale ważne, się udało. I zaraz zmierzam na stadion. No cześć, już jesteśmy na stadionie, już tak naprawdę na stadionie. Zaraz zobaczycie murawę, jak to wygląda z perspektywy, powiedzmy, dziennikarza, a także komentatorów, bo wydaje mi się, że to jest tak
no niebywale interesujące i coś, co nie możemy widzieć po drugiej stronie ekranu. Natomiast śmiać mi się chciało, bo zawsze ze mną są jakieś przysłowiowe jaja. Ja nie mogłem przez chwilę wejść, bo był problem z moim nazwiskiem na liście. Natomiast wszystko szybko to zostało załatwione i po chwili pani, która koordynuje tutaj wejściówki media, załatwiła, żebym wszedł, bo byłem wpisany na inną listę. Nie odtworzę wam dokładnej ścieżki, jak to wyglądało, to znaczy z bramy głównej, powiedzmy z bramy głównej na stadion, na trybunę właśnie prasa, natomiast mniej więcej uchylić wam mogę rąbka tajemnicy, jak to wygląda następująco. Słuchajcie, tutaj jak widzicie, są stanowiska dla dziennikarzy, czyli takie po prostu miejsca, krzesełka z biureczka, na którym są ustawione właśnie jakieś laptopy, sprzęty, które pomagają przy pisaniu relacji bądź generalnie obserwacji spotkania. Ja tutaj najczęściej wrzucam te pomeczowe podcasty. W zeszłym sezonie byłem na 3 albo 4 domowych meczach Krakowi, już dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że pierwszy mecz, na którym byłem, się akredytowałem jako dziennikarz, to był mecz z Górnikiem Łęczna. Tutaj też ciekawa historia, znajduje się speaker, który pełni też funkcję DJ-a. To jest jego stanowisko, tutaj widzicie przypięte składy na tej tablicy, nie chcę zbytnio podchodzić, żeby być nachalnym, natomiast tu jest jego stanowisko, tutaj on zapowiada zawodników, mówi o zmianach przez potężny mikrofon, jednocześnie przygłasza też kibiców, gości, gospodarzy, którzy w sposób nieodpowiedni, wulgarny zarzucają doping. Zawsze wtedy pojawiają się informacje a propos sklepie fana, stronie kibica. Głos, dźwięk, który możecie słyszeć jako kibice na stadionie, a także widzowie. To, co mi się najbardziej podoba zawsze, jak jestem na stadionie ekstraklasowym, czy generalnie na stadionie piłkarskim, to obserwuję trochę zza winkla, za ukradkiem, jak wygląda realizacja takiego meczu, czyli to, co my widzimy jako widzowie w Canal Plus, czy generalnie w telewizji. Za mną, tak jak widzicie, kamery telewizji, czyli dwa stanowiska, które na bieżąco rejestrują wszystko, co się dzieje na murawie, a obok tych kamer, również za moimi plecami, będzie teraz dobrze widać, znajdują się stanowiska komentatorów, czyli miejsce, w którym chciałbym kiedyś być, to są jakieś tam odłożone marzenia, natomiast kto wie, też to jest ciekawa perspektywa, to znaczy te stanowiska komentatorów, wszystko tak naprawdę, przynajmniej na tym stadionie, nie jest realizowane w jakimś zabudowanym pomieszczeniu zaszklonym, tylko tak naprawdę wszystko komentatorzy, eksperci, dziennikarze, byli piłkarze, bo dzisiaj komentatorem jest Filip Surma, także Radosław Majdan, widzą i w monitorach i to, co dzieje się na murawie, panele, mikrofony, słuchawki, bardzo dużo elektroniki, okablowania, a także 3 duże monitory, to wszystko, co znajduje się na ich stanowiskach. Słuchajcie, to też jest ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że mało osób o tym generalnie wie, jak to wygląda, mianowicie składy, czyli coś, co jest dostępne dla dziennikarzy, dla komentatorów, ekspertów przed każdym spotkaniem. Mianowicie klub rozdaje takie wydruki z właśnie ramienia, no w tym przypadku oczywiście Krakowi. Mamy obie jednostki piłkarzy rezerwowych, czyli coś, co później jest udostępniane na wszystkich flashcorach i serwisach, w których to sprawdzamy, co dzieje się na murawie, czyli jest oficjalna decyzja ze składami obu drużyn. Powiedzmy taki protokół meczowy, bo jest też data, godzina, oczywiście formuła rozgrywek PKBP, jest to klasa 2 kolejka, niżej są wypisani sędziowie, główni, asystenci, VAR, hasło do Wi-Fi, czyli coś, co jest niezmiernie potrzebne dla dziennikarzy, którzy korzystają z komputerów. Tak w ogóle wygląda moje stanowisko. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy, kiedy ja realizuję materiał wideo, czyli te nagrywki zaraz po meczu. Stanowisko, brakuje tylko kawki do pełnego chilloutu, natomiast widok taki, no zdecydowanie lepsze warunki, w ogóle bez porównania, gdybym miał porównać właśnie oglądanie meczu w telewizji. Natomiast też jednak taka rzeczywistość boiskowa wydaje mi się, że ma inny pogląd niż, no przede wszystkim nie ma powtórek, czyli czegoś, co jest rzeczywiście dość pomocne. Natomiast zawsze korzystamy, ja przynajmniej, z telewizji internetowej, w tym przypadku Canal Plus, który fajnie i sprawnie to wszystko realizuje, czyli takie sytuacje stykowe jakieś typu właśnie rzut karny, ręka i inne takie elektryzujące momenty, których nie jesteśmy w stanie sobie po ludzku przewinąć w rzeczywistości. Możemy sobie właśnie sprawdzić na laptopie, tablecie, telefonie. Yeah.
sami. Taki bodziec sobie zapewnili, a tak to kontry powstają w naszych fragmentach gry, gdzie gdzieś niedokładnie rzucaliśmy albo źle się ustawialiśmy. No lepiej wykorzystywali rozwiązania pewnych sytuacji, ale zwycięzcu się sądzi. Drugi mecz, mamy 6 punktów, bez straconej bramki. Gratulacje dla chłopaków i spróbujemy jechać dalej. Cześć, już jesteśmy po meczu, po wszystkim, słuchajcie, deszczowa aura, jak wychodziłem, szedłem na stadion, nagrywałem wam filmy, no to był jakiś czerwiec, kosmos 35 stopni, w tej chwili to jest październikowy deszcz, który no, sprawił, że jestem mokry do swojej nitki, schowałem się w samochodzie, jadę do domu, wracam po spotkaniu Krakowia Korona, podopieczni Jacka Zielińskiego wygrali w naprawdę ładnym stylu, podcast pomeczowy dostępny standardowo na kanale, wrzuciłem zaraz właściwie po spotkaniu, a relacje prawdopodobnie na YouTube wrzucę dzień później. Dzięki za oglądanie, zachęcam do subskrypcji kanału, do polajkowania materiału i dajcie znać, czy takie formy, takie tematy w ogóle na takie odcinki, czyli relacje z konkretnych spotkań, bo nie ukrywam, że chcę też na inne mecze w tym sezonie jeździć, nie tylko na mecze Krakowi, się wam podobają. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.